prostą... Jest, ruszyli, proszę Państwa, a więc Michał Sołomow, Robert Kubica. Znakomicie ruszył Robert ze startu, no ale przecież jak się ma tak gigantyczne doświadczenia z Formuły 1, tam gdzie ten start odgrywa niewiarygodną rolę, no to wiadomo, jak taki start wykonać i Robert ruszył znakomicie. Przypomnę, oglądamy go po raz pierwszy w Polsce na trasach, na jakichkolwiek torach od 2004 roku. To wtedy w grudniu w 2004 roku wystartował w słynnej warszawskiej Barwórce w takim polskim wyścigu mistrzów, Race of Champions. I od tego czasu nigdy już Roberta nie oglądaliśmy na trasy, tym większa jest radość. Jest Robert Kubica, aktualny lider mistrzostw świata w kategorii WRC2. Robert Kubica, Michał Sołomow. Też piękna karta zapisana w tym rajdzie. Michał Sołomow trzykrotnie na drugim miejscu w kategorii klasyfikacji generalnej rajdu. 5 razy stał na podium i podobnie jak Brianowi Buffie, także Michałowi brakuje jeszcze tylko tego najważniejszego triumfu, zwycięzca. I moi drodzy, cały czas brawa dla Roberta Kubicy, Lotos Rally Team. Wspieramy i ostatnia za chwilę prosta. I wszyscy wspólnie dla Roberta i Michała Sołomowa za tę wspaniałą walkę na torze w Mikołajkach. Robert czy Michał? Robert czy Michał? Kochani, kto będzie pierwszy? Wygląda to równo, ale jednak... A więc w tym pojedynku Robert Kubica i czekamy jeszcze tylko na rezultat. Przypomnę, 1:50.8 czas do podbicia. Czekamy na rezultat Roberta Kubicy. 1:54. Moi kochani, wszystkie ręce głoszą! Robert Kubica jest aktualnie liderem, a więc jeszcze tylko dwóch kierowców ma szansę, aby pobić rezultat Roberta Kubicy. Lotos 70 dla Polski. Jest ok, chociaż warunki na zaplanowaniu były bardzo trudne, także zobaczymy, co będzie jutro. Pogoda nas nie rozpieszcza, dodatkowo bardzo miękkie OS-y, dużo kolei, także jutro nas... Dziękujemy. To był Robert Kubica. Robert Kubica zadowolony z tego czasu, ale pogoda jest trudna. My podchodzimy do pana Michała Sołomowa. Panie Michale, zadowolony pan ze swojej jazdy na tej próbie? Tak, dobrze. Jak będzie jutro? Mamy taką nadzieję. To był Michał Sołomow, który już w tej chwili powolutku wyjeżdża ze strefy mety tego odcinka specjalnego, odcinka kwalifikacyjnego do Lotos 70 Rajdu Polski.